A jeżeli nie, to druga ustawa mówiąca o tym, aby zrównać. To jest również wielkie wyzwanie dla tych samych rolników, żeby zadbać o higienę, o czystość, o kulturę sprzedaży, o jakiś szacunek dla tych ludzi, bo jak się tego człowieka, tego konsumenta obrazi, to on nie tylko sam nie kupi, ale jeszcze wszystkim dookoła powie, tamten to jest cham, ordynus, brudas i tam do niego lepiej nie chodźcie. Przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego staje się legalne. Odbywa się w tych warunkach, jakie są w gospodarstwie, bez konieczności budowania nowej fabryki, nowej przetwórni. Mogą do tego być wykorzystywane pomieszczenia, gdzie na przykład jest przygotowywana żywność dla rodziny. To oczywiście jest wystarczające. Ta produkcja będzie kontrolowana w zakresie produkcji zwierzęcej przez inspekcję weterynaryjną, w zakresie produkcji roślinnej przez inspekcję jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. To nie będą uciążliwe kontrole, ale jakiś poziom nadzoru musi być. Po taką żywność trzeba będzie się wybrać dzisiaj i po przyjęciu tej ustawy. Wybrać bezpośrednio do gospodarstwa albo na jakiś festyn, gdzie ona będzie sprzedawana. Niestety nie będzie można tej żywności spotkać w sklepie, czy to w sklepiku osiedlowym, czy to w supermarkecie położonym niedaleko miejsca zamieszkania w dużej aglomeracji. I to jest jeden z błędów tej ustawy. Niepokojący też jest dla mnie brak oddziaływania finansowego, co przedstawia w skutkach regulacji rząd. Wydaje się to niemożliwe, jeżeli inspekcje, poszczególne inspekcje, bo to zarówno inspekcja jakości handlowej, jak i inspekcja weterynaryjna dostają strasznie dużo zadań. Jest to mnóstwo podmiotów, które muszą sprawdzać, mnóstwo sprzedaży, którą muszą sprawdzać. Nie przewiduje się ani zwiększonych etatów, ani zwiększonych pieniędzy. Tego nie ma nawet w budżecie, a nie przewiduje się tego też stworzenia. To może to nastręczać duże kłopoty w wykonaniu tego nadzoru. Pewną nowością w tej ustawie jest jak gdyby rozszerzenie możliwości wytwarzania żywności o produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli nie tylko dżemy, nie tylko marmolady, nie tylko soki, ale na przykład wyroby zawierające mięso. Tym niemniej uważamy nadal, że te ograniczenia, które są stawiane przed rolnikami, będą skutecznie hamować rozwój tego typu przedsiębiorczości. Zbyt mało liberalnie ta ustawa podchodzi do oczekiwań konsumentów. Polityka jest polityką, ale każdy z nas, który zajmuje się rolnictwem, jeździ do rolników, do miejscowości, które się tym zajmują i trzeba się wytłumaczyć, co się robi i dlaczego. I myślę, że tutaj powinna być zgoda, jeżeli chodzi o takie projekty, to są ponadpolityczne projekty i tutaj powinna być autentyczna zgoda.